Wiecie co? Dziś chciałbym wam pokazać taką sytuację. W ogóle dzień dobry. Wojciech jestem. Jakbyście jeszcze mnie nie znali i nienawidzili. Odnośnie nawet motoryzacyjnych gazet, tak? No jest trochę tego. Z 1987 roku, która kosztowała 5 marek. Po denominacji to było około 2 zł za markę zachodnią, czyli około 10 zł. Zobaczcie, jaka to była gazeta. Około 300 stron, gdzie naprawdę można było poczytać, pomimo reklam, które tu były, to naprawdę było tutaj dużo materiałów, tak? Do czytania. Tutaj pokrótce wam pokażę, jak to właśnie wyglądały gazety w tamtych latach. No przekrój totalny i reklamy, i zobaczcie, jakie perełki były wtedy. Ja. Normalnie 405 chodziła właśnie jako nówka. Ja. O. Kroma i tak dalej. Ale weźmy na przykład, nie wiem. O. O, następną to mamy 86 rok, 4 marki 50. Co wchodziło? Sami widzicie. Więc chodzi mi o to, nie to, że jestem zapowiedziany i starej daty, powiedzmy, człowiekiem, z czego się ze mnie śmieją, tylko że chyba nawet wtedy i gazety były lepsze. Już nie wspominając o samochodach i innych rzeczach. Także tutaj widzicie, jak wyglądały gazety w tamtych latach. Oprócz całej szafy motorów, nadal automotor sportu, katalogów samochodowych i tak dalej. Ale ten Mercedes był nawet fajny, powiem szczerze. 91 rok. Kurde.